Jak wiecie, niestety bohaterki są dalej zablokowane, nie da się nimi grać. Na ostatni materiał o bohaterkach nagrywałem wam praktycznie tego samego dnia, gdy były one zablokowane, czyli bardzo dawno. I tam mówiłem wam, że niestety jeszcze nie mamy zbyt wielu informacji na temat. No i teraz sytuacja się troszeczkę rozjaśniła, więc w tym materiale powiem ci, kiedy wrócą bohaterki do sklepu, kiedy będzie może już nimi grać, kiedy będą poprawki do bohaterek, czy da się je oddać, czy można je oddać właśnie, w jaki sposób będzie to wyglądało. No i powiem ci tak naprawdę wszystkie informacje na temat bohaterek. Także jeśli miałbyś zadać jakieś pytanie na streamie, czy jakieś w komentarzach na temat bohaterki, bo jakieś posiadasz, albo chcesz się czegoś dowiedzieć, to koniecznie obejrzyj ten materiał, bo po prostu tutaj dowiesz się wszystkiego, wszystkich ważnych rzeczy, więc myślę, że naprawdę warto poświęcić tą chwilę. Pamiętaj, drogi widzu, żeby napisać feedback w komentarzach, co sądzisz o super bohaterkach, czy może posiadasz, i napiszcie, jaką posiadacie, i koniecznie walcie subika, łapeczkę w górę i oczywiście kodzik SEYKAMSTAR, jakbyście kupowali super bohaterkę, gorąco zachęcam. No i bardzo dziękuję wszystkim, którzy subują i używają mojego kodu. A teraz do rzeczy. Jak wiecie, bohaterki niestety są dalej zablokowane. No i kiedy one się odblokują i kiedy będzie można już nimi grać? No i teraz mogę powiedzieć, że bohaterki prawdopodobnie, a właściwie na pewno, będą dopiero dostępne za ponad tydzień. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie Epic Games nie naprawi bohaterek w najbliższym czasie. Naprawa superbohaterek będzie dopiero gdzieś za tydzień, na przykład podczas aktualizacji, z tego powodu, iż teraz Epic Games jest na urlopie. Epic Games jeszcze będzie około tydzień na urlopie, także po prostu powinniście wziąć to pod uwagę, że raczej teraz tego nie naprawią. Także lepiej po prostu nie grać teraz bohaterkami, szczególnie, że się nie da, tylko weźcie jakiegoś innego skinka. Nie będzie ten problem naprawiony od razu, tylko prawdopodobnie będzie on naprawiony dopiero po następnej aktualizacji, która będzie albo w tym tygodniu, albo będzie dopiero w następnym. Nie wiadomo, jak to jeszcze nie wyglądać, plus problem z bohaterkami jest dosyć świeży, więc nie wiadomo też, ile zajmie im to naprawa. Także nie liczmy na to, że w najbliższych dniach będzie on po prostu naprawiony, no bo niestety Epic Games raczej nie da rady naprawić tego bez większej aktualizacji. No bo jeśli mogłoby to zrobić, to na pewno już by to zrobiło, bo jak wiecie, minął już ponad tydzień, więc dosyć dużo czasu. Z kolejnych rzeczy, kiedy bohaterki wrócą do sklepu? No i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób. I jest to troszeczkę już taki schemat, który był kiedyś i który wam powtarzałem. Superbohaterki nie wejdą teraz do sklepu. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Jeśli Epic Games będzie naprawić bohaterki, to może w nich coś zmienić. Co może zmienić? Nekat kolory, wygląd, czy jakieś opcje customizacji. No i jak wiecie, że jeśli Epic Games zmienia na przykład jakiegoś skina, to zawsze graczom daje możliwość jakby oddania zwrotu tego skina. No i teraz załóżmy, że te superbohaterki weszłyby jutro do sklepu. Co się dzieje? Strasznie dużo osób je kupuje. A na przykład za tydzień czy na półtorej wchodzi aktualizacja, w której bohaterki są naprawione i coś się zmieniło. No i wszystkie osoby, które kupiły, mogą oddać skina. Co to generuje? Generuje to po prostu mega duże zamieszanie dla Epic Games. I zawsze Epic Games robi tak, że jeśli jakiś skin ma być zmieniony, naprawiony, coś ma być jakby w nim zaktualizowane, to ten skin nie trafia do tego czasu do sklepu, żeby nie robić zamieszania, tylko czyli po prostu bohaterki będą dopiero po aktualizacji, czyli jeśli bohaterki będą naprawione, no to wtedy się mogą pojawić. A kiedy się dokładnie pojawią? Tutaj ciężko jest określić dokładną datę, aczkolwiek ja bym obstawiał najbliższy termin po naprawieniu bohaterek, czyli jakiś tydzień, dwa po aktualizacji z naprawieniem bohaterek. Dlaczego? Dlatego, że po prostu raz będzie to czas, gdzie już będzie właśnie taki czas po około miesiąca odstępu od ostatniego sklepu z bohaterkami, ale najczęściej wchodzą co miesiąc, półtorej, a dwa, że po prostu po aktualizacji duży będzie prawdopodobnie hype. I z tego, co kojarzę, chyba ostatnie bohaterki były zmienione, to weszły właśnie bardzo szybko po wprowadzeniu aktualizacji, chyba nawet następnego dnia, i po prostu były normalnie w sklepie. Także szczerze, obstawiam, że niedługo po aktualizacji pojawią się one w sklepie i będą do kupienia dla każdego. A teraz jak to będzie wyglądać odnośnie zwrotu? Tutaj niestety nie mamy jeszcze oficjalnych informacji, z tego powodu, że tak jak mówię, pracownicy są na urlopie i nie ma żadnego jakby oficjalnego komunikatu, nie ma żadnych informacji, no po prostu cała siedziba Epic Games ma wolne, no i nikt tam się raczej tym nie przejmuje. Nie oszukujmy się, ale raczej każdy wolałby wypoczywać, niż zajmować się akurat białymi czy jakimiś tam bohaterkami. No i teraz będzie to wyglądać w ten sposób. Mamy tutaj dwie teorie. Pierwsza, bohaterki nie zostaną zbyt zmienione, nic się tam nie zmieni i nie dostajemy zwrotu. Jest taka opcja troszeczkę mało prawdopodobna moim zdaniem, z tego powodu, że jeśli będą faktycznie jakoś poblokowane kolory, będą jakoś pozmieniane kolory, czy opcje customizacji,
to Epic Games na 99% da po prostu nam możliwość zwrotu tych bohaterek, no i będziemy mogli je oddać bez wydawania kuponu właśnie zwrotu. Nawet jeśli go nie macie, wtedy będziecie mogli ją zwrócić do jakiegoś tam terminu, no i na przykład dostaniecie V-dolce w zamian i będziecie mogli je wydać na co będzie chcieli, czy to na nową bohaterkę, czy na przykład na inne skinki. No i jest druga teoria właśnie, która Nekat powie, no że nie będzie niestety zwrotu. Tutaj niestety moim zdaniem raczej ten zwrot właśnie jakby będzie i jest to pozytywna wiadomość z tego powodu, że jeśli Epic Games ma wyeliminować chyba 3 kolory i naprawić ten problem już na dobre, no to raczej będzie musiało coś poważnego z tymi bohaterkami zrobić. Jeśli udałoby im się bez praktycznie żadnej integracji w skina naprawić to, no to oczywiście tego zwrotu raczej nie dostajemy, tylko nie to jako naprawienie błędu, aczkolwiek tak jak mówię, ja obstawiam tą opcję raczej ze zwrotem, no bo tak jak mówię, raczej ciężko będzie je zmienić w taki sposób, żeby totalnie nic ich nie naruszyć, no i żeby one wyglądały tak samo i żeby wszystko pozostało tak samo. Mało prawdopodobne, ja raczej obstawiam, że będzie zwrot tego skina, ale tak jak mówię, tego na 100% oczywiście nikt wam nie powie, no bo tylko Epic Games wie jak to nie zrobione. No a teraz jak mogą się zmienić bohaterki? No to mamy takie najprawdopodobniejsze opcje, czyli po prostu wyłączenie pewnych jakby pewnych kolorów, że na przykład nie da się łączyć białego z białym znowu, danych właśnie materiałów tak, żeby wyglądały jak na przykład biały-biały, czarny-czarny czy fioletowy-fioletowy. Jest to najprawdopodobniejsza zmiana, a druga zmiana to jest, że po prostu na przykład będzie jakieś wymaganie, że musi być jeden na przykład jaskrawy kolor, czy coś w tym stylu, czy po prostu jakieś całe jakby zmienienie bohaterek i ich systemu działania. Jest to taki skin, który jest prawdopodobnie chyba najbardziej customizowany w tym momencie. No i Epic Games będzie musiał po prostu coś wykminić, żeby po prostu ten skin tak łatwo się nie dał się przerobić na wersję kolorystyczną biały-biały, który jest najmocniejszym kolorem. No i teraz, jakie kolory głównie ucierpią? Prawdopodobnie ucierpi właśnie jakby te trzy główne kolory, z tego powodu, że jak wiecie, bohaterkami normalnie tutaj można zawsze było najczęściej śmigać, no i były one bardzo jakby takie mocne, tylko w tych trzech kolorach, dlatego że nekat biały zlewał się z budowlami, a reszta kolorów nekat z burzą, czy nekat również z ciemnymi pomieszczeniami. Odnośnie kolorów niebieskiego na przykład, czy nekat czerwonego, nikt nigdy nie narzekał. Ewentualnie może przy kolorze zielonym troszkę, ale raczej też za bardzo ludzie narzekali, także prawdopodobnie będzie po prostu coś pozmieniane w wymieszaniu tych kolorów, no i myślę, że to będzie główny motyw zmian. No i teraz odnośnie właśnie tych aktualizacji i tego wszystkiego. Epic Games za jakiś czas będzie wracać z urlopu, no i wtedy się prawdopodobnie wszystkiego dowiemy. Należy również właśnie śledzić Twittera, śledzić te wszystkie rzeczy, ale generalnie mogę was zapewnić, że na pewno nie wyjdziecie na tym źle. Epic Games ma taką tendencję, że zawsze jeśli coś zmienia, coś poprawia, zawsze stara się robić, szczególnie w skinach, w przypadku tutaj nawet takich kontrowersyjnych skinów, na korzyść gracza, czyli że gracze dostają możliwość zwrotu, że nekad skiny nie są jakoś bardzo zmieniane, dlatego że po prostu im zależy na tym, żebyście wy jak najwięcej kupowali. I nie zależy im na tym, żeby na pewno was zdenerwować, że nekad kupiliście skina i zostaliście oszukani. W takim wypadku zawsze jest zwrot i normalnie można sobie skinkę oddać. Oczywiście super baterkę normalnie możecie oddać, jeśli macie kupon zwrotu i na to jakby nie musicie w ogóle patrzeć, aczkolwiek ja osobiście polecam wam poczekać do aktualizacji z tego powodu, że być może, tak jak mówię, dostajemy darmowy zwrot, więc po co używać bileciku zwrotu, jeśli być może niedługo będzie on całkowicie darmo. Mam nadzieję, że zadałem wszystkie wątpliwości i też pamiętajcie, że nie ma obecnej informacji, ale strasznie dużo osób pyta o te bohaterki, jak to wygląda, więc chciałem po prostu nagrać, kiedy one wrócą i jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że materiał wam się przydał, dajcie oczywiście w komentarzach znać, co sądzicie na ten temat. No ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Kto będzie kupował bohaterkę, dajcie koniecznie znać. Pamiętajcie, subik, łapeczka w górę, kodzik Sejkamsa w sklepie. No i życzę wam miłego weekendu. To było na tyle. Zapraszam na streamki następnego. Trzymajcie się, yo!